piękna przestrzeń, w której w tej chwili się znajdujemy, znowu zaczęła tętnić życiem. Może nie maszyn, które kiedyś tu funkcjonowały, ale przede wszystkim ludzi, którzy wypełnią te przestrzenie swoją aktywnością, którzy będą tu mieszkali, pracowali i którzy będą tutaj spędzali wolny czas. Umiejscowienie tego miejsca na mapie, ale przede wszystkim w historycznej części miasta, która była tak naprawdę olbrzymim majątkiem rodziny Scheiblerów, jest czymś unikatowym, ponieważ myślę, że ja bardzo często lubię łączyć przeszłość z przyszłością, więc kiedyś to było miasto w mieście i myślę, że w tej chwili przywrócimy z powrotem ten aspekt przynajmniej tej części tego projektu, ponieważ tutaj również będą i mieszkania, i praca będzie, ale też będą sklepy, rozrywka, restauracje, czyli to wszystko, co kiedyś dawni budowniczowie Łodzi dawali swoim pracownikom i dawali miastu, też budując swego rodzaju miasta w mieście. What unique about this project and why we like it so much? It consists of so much history. And what we see in front of us is around 20 buildings with 14 that will be historical buildings that will be preserved and renovated and 6 to 7 new buildings. Ten projekt jest projektem, który nam się bardzo podoba i rzeczywiście jesteśmy do niego nastawieni bardzo entuzjastycznie. Między innymi dlatego, że w ramach niego powstanie 20 budynków, z czego 14 to są budynki już istniejące, budynki historyczne, które zostaną odnowione i oddane w innych funkcjach, a 6 do 7 to będą budynki nowo wybudowane. What I think is beautiful here, we're bringing together the future with the past, and that is what really is attracting a lot of our investors and tenants into projects like this. Myślę, że właśnie to jest to, czym przyciągamy inwestorów do naszych projektów, to, że łączymy przeszłość z przyszłością. This will consist of more than 600 apartments, 40,000 square meters of office space, and 15,000 square meters of food and beverage and entertainment put into all these areas around here. Na tej przestrzeni, na której dzisiaj jesteśmy, będzie 6000 mieszkań, 40000 metrów kwadratowych biur, przestrzeni biurowej i 15000 metrów kwadratowych, które zajmować będą restauracje, firmy cateringowe, miejsca, w których będzie można przyjść po to, żeby skorzystać z różnego rodzaju rozrywek. We want to create a new meeting point in Łódź. We really think this has the potential. Thank you. Chcemy stworzyć takie nowe miejsce spotkań w Łodzi i naprawdę uważamy, że wykorzystujemy właśnie wielki potencjał tego miejsca. Dziękuję bardzo. Tutaj tak naprawdę mamy do dyspozycji z wielką dzielnicą, którą możemy zupełnie na nowo zaprogramować. To jest olbrzymia szansa, żeby rzeczywiście, tak jak tutaj ten slogan, to nie jest do końca slogan, pojawia się miasto w mieście, to miks odpowiednich funkcji, które mam nadzieję za kilka lat spowodują, że ten fragment miasta będzie właśnie żył. Państwo zobaczą, że będzie tutaj mnóstwo zieleni, ale zieleni potraktowanej troszkę w inny sposób, w takiej formie trochę dżungli miejskiej. Trochę zieleni i miejsca dla ludzi, bo niezwykle ważne jest, aby tutaj wytworzyć społeczność. Nic nie dzieje się bez ludzi. I tak samo architekci, my tylko tak naprawdę robimy pewną ramę, szyjemy ubranie, a później to ubranie jest wypełnione jego użytkownikami, czego życzę Łodzi.